Halo. To ja nie wiem, kto jest prawdziwy, kto jest fałszywy. Ale ja to zablokowałem tylko na czas tego czata wtedy. No. A to nie wiem, ja muszę to sprawdzić dokładnie i tego. Mnie wkurza ten człowiek, naprawdę mi wkurza. Raz mi obiecuje, że gdzieś się wybiorę z nim, a później pisze bzdury, że go zablokowałem rzekomo. Przez to, kurna, przez... Raz, no i tak, piszę tak, pójdź, dołujesz mnie i tyle. Pomyłka, nie mogę naprawić. Takie coś mnie wkurza. Takie coś mnie wkurwie, no zobaczysz. Zobaczy, ten Pawełek jest mnie zaczął mnie wkurzać, no. Napisze, że czy tego, że pojedzie ze mną na wiosnę kilka razy, teraz pisze, że nie pojedzie, bo go zablokowałem na czacie, no. Taki Pawełek jest, no niestety. Wkurwia takie coś, no. Takie wkurwia po prostu to zachowanie jego. Nie mogę teraz odblokować go tutaj. Ja nie mogę odblokować, nie wiem jak to zrobić. Wynocha, wynocha z mojego życia, Pawełku, wynocha, wynocha! Wynocha. Wkurwia takie coś, no wkurwia mnie. Teraz nie mogę nawet tej opcji znaleźć, żeby odblokować go, kurde. Ty żeś w Janisławie coś zrobił, żeś zablokował, nie wiem co żeś, kurde, zrobił. No, takie szantażowanie. Nie pojedziemy, bo mnie nie odblokuje, no. Dobra, ja ci idę wieszać, kurwa. Chciałeś tego... Widziałeś, jaki się nerwowy zrobiłem? Widziałeś, jaki nerwowy się zrobiłem? Przez tego... Przez... Tylko gno, jakby się podszywał pod Pawła. Zdenerwowałem, kurczę. Łatwo mi wytrącić z równowagi. Pisze mi, że pojedzie na wiosnę, że już się kończy z tymi hejterami. Teraz mi pisze, że nie pojedzie. To jest człowiek? To jest człowiek? To jest chuj!